Bigos. Tradycyjne polskie danie nie tylko na święta. Do przygotowania bigosu użyję następujących składników. Oczek wędzony lub surowy, mięso wieprzowe z szynki lub karkówki, kiełbasa śląska lub zwyczajna, słonina, jedna główka kapusty surowej, 1,5 kg kiszonej kapusty, suszone grzyby oraz suszone śliwki, cebula i czosnek oraz przyprawy. Przygotowanie bigosu podzieliłem na kilka etapów. Zaczynamy od kiszonej kapusty, w której dusić będziemy boczek. W drugim garnku przygotujemy surową kapustę z suszonymi grzybami i śliwkami. Następnie mięso wieprzowe obsmażymy i dodamy do gotującej kapusty kiszonej. Po około 3 godzinach mięso wyjmiemy do ostygnięcia. Na patelni stopimy słoninę, na której usmażymy pokrojone mięso, cebulę i czosnek. Całość dodamy do słodkiej kapusty, kiełbasę pokroimy w plastry, wszystko połączymy, przyprawimy i bigos na święta gotowy. Przygotowanie tej tradycyjnej polskiej potrawy rozpoczynamy od pokrojenia kiszonej kapusty. Kapustę wkładziemy do garnka, mniej więcej do połowy. Następnie dodajemy boczek, który przykrywamy pozostałą częścią kiszonej kapusty. Garnek stawiamy na palnik, solimy kapustę i zalewamy wrzątkiem. Przykrywamy i dusimy na wolnym ogniu przez około godzinę. Teraz czas na słodką kapustę. Trzeba ją poszatkować bądź pokroić. Tak przygotowaną kapustę surową przekładamy do drugiego garnka. Solimy oraz zalewamy wrzącą wodą. Do kapusty dodajemy suszone grzyby, które rozdrabniamy. Ja wykorzystałem borowiki. Następnie dodajemy śliwki i kapustę dokładnie mieszamy. Przykrywamy i dusimy przez 45 minut. Teraz czas na mięso. Mięso kroimy na 4 części, przyprawiamy pieprzem i solą. Na patelnię lejemy tłuszcz, dobrze go rozgrzewamy. Kładziemy mięso i obsmażamy z każdej strony, tak by dobrze się zarumieniło. Gdy mięso jest gotowe, przekładamy do kiszonej kapusty. Kapustę przykrywamy, a w tym czasie przechodzimy do krojenia słoniny. Kroimy w jak najdrobniejszą kostkę i odstawiamy. Z kiszonej kapusty po 2 godzinach wyciągamy mięso. Odstawiamy je na bok, żeby ostygło. Z kapusty odlewamy sok, który pozwoli nam regulować kwasowość naszego bigosu. Na dobrze rozgrzaną patelnię kładziemy wcześniej pokrojoną słoninę. Smażymy na dużym ogniu, regularnie zbierając stopiony tłuszcz. Tłuszcz wykorzystamy na smalec. Po około 30 minutach przechodzimy do mięsa. Kroimy w drobną kostkę, przyprawiamy pieprzem i solą. Następnie kroimy cebulę, drobną kostkę. Mięso wrzucamy na patelnię, obsmażamy wraz ze skwarkami przez około 15-20 minut. Dodajemy cebulę. Następnie kroimy dwa ząbki czosnku w drobną kostkę. Przekładamy na patelnię i całość dusimy, dodając jeszcze wcześniej majeranku przez około 30 minut. Po 30 minutach przekładamy mięso do kapusty słodkiej. Dokładnie wszystko mieszamy. Przykrywamy i gotujemy na wolnym ogniu przez godzinę.
Kiełbasę śląską kroimy w plastry i dodajemy do kapusty kiszonej. Mieszamy i dusimy jeszcze przez około pół godziny. Pora wrócić do boczku i szynki, które rozdrabniamy i przekładamy do kiszonej i słodkiej kapusty. Obie kapusty łączymy i go doprawiamy do smaku pieprzem, solą. Możemy dodać koncentrat pomidorowy. Życzę smacznego i do następnego gotowania.